Już przygotowania do świąt jak u pana? A już tam żona coś tam robi, żona powoli. Coś będzie? Będzie coś, na pewno coś tam będzie. Co będziemy jeli na śniadanie? Jajko pewnie. Rządzamy świąt. Aha, czyli tak na spokojnie państwo do tego podchodzicie. Bo nie ma gości, nie ma gości. Gości nie ma to. Bo my sami są starzy na gości. Ja przyjdę. O, zapraszamy. No na razie idą tak, że tutaj jakiś kiermasz, jakieś może bazie na targu. Aha. No a nie wiem, jeszcze jutro jakieś ciasto. No tak raczej na spokojnie, nie ma jakiegoś szału z porządkami i tak dalej. No raczej już dopięte wszystko na ostatni guzik. Ja już tam wszystko przygotuję, każdego ustroi stoły, przygotowania wszystkie będą, no. Czyli nic, tylko siadać i świętować. O, to właśnie chodzi, bo najlepiej jest w gronie rodzinnym. Zajączek będzie w tym roku? No. Przykica do pani? No, wnuczkę mam. To do wnuczki przykica? Do wnuczki, tak, przyjedzie do mnie i będzie pod krzaczkiem. O, a rodzinne święta w tym roku? Tak, zjeżdżają się dzieci, najbliższa rodzina. Pełna chata? Pełna chata, tak zawsze. W świątecznym koszyczku co pani umieszcza? Co? No, jak już tak pan pyta, to muszę coś wymyślić. Baranka, szyneczkę, jajeczka, oczywiście jajeczka znaczy kraszanki. No, no takie rzeczy, co się konsumuje. Jajuszka się pojawią. Tu mam kiełbaskę taką kupioną specjalnie do koszyczka. Babeczka malutka, zajączek. No i chlebek. Musi być sól, pieprz, wszystko będę miała.